Witajcie drodzy widzowie na kolejnym odcinku na kanale Polish Paranormal Investigators. Znajdujemy się w porębie Żegoty przy pałacu Szembeków. Mamy nadzieję, że uda nam się tutaj wejść, przeprowadzić śledztwo i przy okazji ekspert. Dokładnie. Także mam nadzieję, że urobek będzie bardzo ekscytujący. Miejsce jest niesamowite. To już zwiedzamy, chodzimy tutaj w okolicy i mamy tam jeszcze mauzoleum, więc też wybierzemy się, zrobimy jakąś sesję z SB7. Użyjemy może więcej rzeczy. Siatka laserowa, może coś jeszcze ciekawego się wymyśli. I historia mała miejsca, historia, krótka historia. Bo pałac powstał w 1532 roku. W 1945 roku Szembekowie zostali ostatnimi tutaj właścicielami. Z historii takiej związanej z II wojną światową, to w pałacu był przez chwilę obóz wypoczynkowy dla załogi obozu Auschwitz-Birkenau. W 1945 wycofujące się wojsko austriackie zapuszyło ogień. Budynek trochę gdzieniegdzie spłonął. I w sumie tyle. Także bez zbędnego przedłużania spróbujemy się dostać do środka. Potencjalnie już mamy wejście. Myślę, że się uda wejść, więc zapraszamy na film i chodźcie ze nami. A więc jesteśmy w środku. Są dzisiaj z nami goście. Właśnie, dokładnie. Są dzisiaj z nami goście. Jest z nami Klaudia, jest z nami Paweł, do których tu właśnie za chwilę dołączymy. Klaudia i Paweł, przywitajcie się z widzami. Cześć wszystkim. Hej. No, także jesteśmy w czwórkę i zaczynamy zwiedzanie. Co proponujesz? No, może najpierw tam mi to sobie zobaczymy. I tam później chyba w lewo. Tak, wtedy wejdziemy do środka i wyjdziemy może tam przez cały budynek. Albo na oko. Tam gdzie wcześniej, to nie wiem czy zauważyliście, jakieś tam były. No. Spotnicza, coś takiego. Ale całkiem zachodzą. Ogólnie mieliśmy skoki przed wejściem, ale to chyba od... Od linii. Obok, teraz zobaczymy, jak będzie tu. To na razie cisza. Zobaczymy tu. No. Na razie światła nie potrzebujemy, bo... Wow. Ryzykowne. Nie, jest złamane chyba tu. To jest troszeczkę niebezpieczne. No. Ojej, nie. Nie, lepiej nie. Nie, ona się już gnie. Chyba. No. Ale można było w tamtej stronie. Właśnie też o tym pomyślałem. Tutaj. Wow, zobacz na to. O kurde, ty. To się połączy? Ja mogę zaryzykować, spróbować przejść po płacu, zobaczymy czy jest w miarę. Czy najlżejsza to... Nie. No jestem, ja ważę 50. No to... Nie, wiesz co, nie. Jest tak. Za bardzo się gnie. Tak? Nie, chyba że tam w dół i musiałbyś się tak zapływać. Albo tylko po tych piwnicach tu to połazić. Tam się da zejść w dół. Bo z drugiej strony wyjść tam po tam. Ciekawe gdzie on to widział tego. Znowu. To nie da. No to za do święta. No ale też będziemy chciał tędy się przydać. Albo tędy, albo tak przez krzaki. No faktycznie no, chyba lepiej, no. Jakaś
Już myszka mała leci. Myszka leci jakaś mała. Wow. Myszka. Jest, jest. Uważaj. Blisko. Dobra. Super, dzięki. No. Włącz mi lampę tą przy... i zobacz, czy wszystko w porządku. A tu jest wiadro jakieś? No, czekaj. Uwaga, muszę znaleźć ten przycisk. Tam jest sofa. Stopa to nie? Sofa. Sofa. Poświecić. Ale jaja. Halo? Co? Nie bądź bez danych. Ale mi nie mów. Gdzie to jest? No. To okay. Wszystko okej? Trochę oślepiał, uwaga. Tak, zajebiście. Mhm. Tak oświetla, że... No, przepraszam. Nie trzeba tego. Będziemy mieć demonetyzację. Co? Czekajcie. Wow. Wow. Nieźle, nie? No. Mega. I on właśnie mówił, że tu szukał. I tu mu się ta zjawa pojawiła. Znajomie. Ja tam też jest, jakby coś jeszcze dalej było. Więc wiesz, dzieła w ścianie i jeszcze coś dalej. Tak jakby, no. Paweł z Klaudy też zauważyli taką rzecz. Też jest ściana, gdzie był zamurowany i jeszcze coś dalej za łukiem. Jest nóżka fajna, chociaż trochę mokro. Na głowie nie pada. Na głowie nie pada. A to jest to pomieszczenie, tam jest. Chodź jeszcze tutaj i... Czekaj, tutaj nie, to nie wyjdzie. To tu. Czy tam wiesz? Tak, patrzę. To jeszcze tam nie byłem z drugiej strony. Dobra. I tutaj masz ten łuk właśnie po prawej, że jest coś jeszcze dalej z tyłu. A tam chyba albo komin, albo pomieszczenie jakieś z tyłu jest, nie? Czekaj. No, dobra. Oko. Gdzie? O kurde, jeszcze dalej. No. Bo tu się ciągnie, o kurczę. No i mamy chyba niezłą wypadę po piwnicach. Jak to jest jeszcze niżej? Tędy sobie będzie można fajnie wyjść dalej. Łazić. Tylko tyle. Tutaj więcej coś było, to by było. Wow. Może poczekaj. A, nie musimy czekać. No i znaleźli. Idą. Tam byśmy wyszli sobie... Patrzcie, byśmy sobie łatwo weszli do środka. I to jest tym? Dobra, trzeba schodzić. Chyba nie jest doskonale. No. Ale tam. Do tych piwnic tego budynku. Trzeba iść. Przy ścianie się. No, dokładnie. Pewnie. No właśnie. No.
Coś pięknego. A jak gasisz, to faktycznie lepiej to wygląda. Nie, dokładnie. Tam jest chyba, może to wejście. To jest chyba, tam jest droga chyba, nie? No właśnie, to jest to. Tam chyba widzę ulicę. Tam widzę ulicę chyba, no. Okej, chodźmy tam dalej. No i tu też. O, tu też widać. Ale to już trzeba wiedzieć w górę. No, to tym już bliższym tym. Dobra. Tu znowu jakaś myszka. O, widzicie? Myszka? No. Jaka fajna. Słuchka. Dobra, nie straszmy. No. Często spotykamy gołębi na... Bardziej też nietoperze. O, to no. Dobra. W pierwszym odcinku dostanie nietoperze na twarz. No, ale zobaczysz odcinek, to... Zębę mi chciał, fajnie. Pierwszy odcinek jest... No, widzowie cię w pierwszym odcinku za bardzo nie chwalą. Dobra. I tak zrobiliście, nie? No. Przynajmniej łatwiej. No i tędy pójdziemy. Zwykle. Oczywiście puszek jest dużo, więc na pewno tu jest. No. No. Spiżarnia jakaś. Ale tak, jest tutaj możliwość wejścia po nas tych. Wow. Byłoby, dałoby się wejść. Ciężko trochę. Wyjście na spół. Ciężko, ale wiesz, jak coś tutaj, jakaś opcja jest. No, no. Jakaś by była. No jakaś opcja by była, no tak. Zobacz. No. Może będzie jeszcze fajniejsza opcja. Fajnie kiedyś, dalej. No właśnie. Druga część budynku jest nie. Chcesz zobaczyć? A co tam takiego jest? To jest ta wyjście? Możliwe takie wejście. No. Kloszard wyzwolony. Szybki, ładnie ułożone. Tam nie ma nic. Wyzwolony kloszard. Co? Kloszard. I tyle? Nie, to trzeba... Tyle. To trzeba przejść do kolejnego. Przejść do kolejnego segmentu jakby. Co to jest?
pajęczyna pająka? Czy ktoś jest w tym pokoju tutaj? Może wskazać jakiś pomiar na urządzenie, które trzymam w dłoni? Mówię ci, nie dotykaj. Nie, nie działa. Nie masz tak. Co, dalej? No. Teraz jest fajna mgła, jaki klimat. Super pomieszczenie na jakieś sesje. No. Właśnie. Sesje spoko. Przynajmniej wiemy, żeby co wybrać na koncesję. Dobra, to lecimy dalej. Na bok. No czekaj. O. No siema. Klaudia dodaje klimatu. No. Jak to fajnie wygląda. Wow. Zbliża się już. Skoki. No teraz już nie mamy tutaj. Ale są takie cały czas. Więc może jednak te napięcia. Tylko te napięcia są naprawdę daleko. No nie? Patrz. Tobie tak? Mhm. W tym miejscu? Mhm. Ja to już szaleńką. Przez to. No jest. U ciebie tak, a u mnie. Aha, no w stronę zobacz. Może. Jakbyśmy mieli ten kierunkowy tak, to. Mhm. To samo. To takie, no, ten kierunkowy by bardziej nam pokazywał. Czyli raczej to nie jest nic paranormalnego. W to się obracamy.
mamy. No właśnie. Tu też mamy skoki. Takie same. Mhm. Widzisz? Tak. O, mi to samo. No. Bliżej się zbliżamy tego właśnie. Mhm. Tego słupa tam właśnie. A widzisz? No tu już tu są, patrzę sobie. Eksplorują też. O, już nawet na pomarańczowo. O, no, bo chyba zbliżamy się. Właśnie tu widzicie, o tak, no skierowany. Jak jesteśmy skierowani, to... Wysokiego napięcia nad nami. No, dokładnie. Tu jeszcze dalej? No. Ło, pomarańczowa to się ładnie pali. No. Lampeczka. Także no, teraz na K2 będziemy mieć... Cały czas tak. No ale teraz nie jesteśmy skierowani w te... W te, te... Ojo, fajne pomieszczenie. Zdjęcie sobie, żeby stanę sobie tak i prawdopodobnie wyjdzie fajnie. Mówimy jest cały czas. Cały czas, no. Też fajne pomieszczenie. Dobra. A tam dalej nic nie łapało. Co wy tam kombinujecie? No właśnie tak było widać, jakbyście schodzili. No, uspokoiło się. Chyba to, żeby nie być tak bardzo widocznym. Co? To co tam przypomina Lux Fire. Tak, no. Jak się to nazywało? Tak więc, drodzy widzowie, tak więc, drodzy widzowie, można uznać eksplorację już za zakończoną. I przechodzimy do części paranormalnej, co wy na to? Typujemy jakieś pomieszczenie. Mnie się tu bardzo podoba. Tylko tutaj mamy blisko okna. Dwójkę to bez nadzieja. No to też będzie pewnie co pokazywały, ale na Spirit Boxie może coś bardziej. Ktoś bardziej z nami porozmawia. Tam jest daleko, nie? Droga? Proszę? Daleko droga jest? No nie tak daleko. Tu by nas też było trochę słychać, ale te pomieszczenia mi się bardziej podobają niż tam. Ale tam też byśmy któreś wybrali. Ale tutaj mi się może bardzo... Tutaj, było bez podłogi. Tutaj jest bardzo fajnie, więc... A w ogóle widzicie, nie? Co się dzieje? No, ale to... To robi dużo hałasu. No wiem. Ale chyba, że jest cisza. Może na razie GT. Tak, wstępnie. A GT zwyczajnie. Mhm. Tam gdzieś dalej. Tam gdzieś dalej, no. Bo to tak blisko ulicy to... Co? Jest dalej? Nie wiem, czy tam nie chodziłem już. GT nie włączało.
Wydaje mi się, że... Aha. Ty, to lepiej. Faktycznie. A jest wejście na strych. Mamy wejście na strych. No, ale... No, ciężkie. Do piwnicy też jest. No, to pięknie. Mhm. No. Dziękuję. Dziękuję. Tu jest klimat. Jeszcze zobaczmy dalej tam. Co zrobimy sobie? O, tu już by było lepiej jakieś sesje zrobić, no. Wow, jaki rysunek. Piękne. No. Ładnie. Ładnie, ładnie. No nie, jednak to jest ten. Nie mogę mówić. Nie porozmawiasz z nami? O, tu jest też ta płachta. Mhm. Tak jakby herb. No, albo herb, faktycznie. No. No to on budzi herb, mówię faktycznie. Mhm. Fajnie. Cały czas. No nie. Uspokoiła się. Tutaj tak. Kiedyś to było na karocie. Zobacz, jak podjechały się chyba siany na obłożone. Mhm. A? To jest noclegował. Noclegował co na siany. Mhm. Znowu. Na zielono. Uspokaja się znowu. Wow. Wow, wow, wow. Fajnie. Zobacz. No to jest piękne, tak? Mhm. Przyroda dostaje do tego. Mhm. Super. Super. No nie mów, że jest dalej. Zatrzasnął, ale nie ma czego nawet. Zginę. Ja nie wiem, czy mam zajmę. Ta dwójka się uspokoiła. O, to jest jeszcze drugi. Chcę taki. Co? O rany. A jest tam więcej czegoś, czy nie? Jest tam coś? Cofnąć się każą. Ej, bez kitu. Cofnąć się. Cofnąć się. Mamy tam nie wchodzić? Dobry efekt. No i co? Warto? Nic tam nie ma, wiesz? Mhm. Mogę tam wyjść z kamerką, bo jak tutaj jestem, nie? Żeby ci pokazać. W sumie dobra, tylko że później będziemy musieli... Daj tego, GT, z GT wejdź. To ja wejdę. Dobra, to wy wyjdźcie, ja wejdę. Dobra, zobacz tam. Maluteńkie rozdzielenie. No, właśnie. A my już zobaczymy dalej, ale to już koniec. Także w tym momencie myślę, że kończymy sobie eksplorowanie. Aha, piwnica. Dobrze, no to spoko, jeszcze piwnica. Poczekamy jeszcze, ale za chwilę wyjdzie, więc spoko. Dobra, jeszcze piwnica. Jeszcze nie, poczekamy chwilę. Bardzo oryginalne. To chyba miało być w kształcie. No. Tak mi się wydaje. Te oczka. Mhm. Ładnie. No to piwnica. Aha, właśnie, poczekajmy. Gdzie idziemy? Gdzie? No, sobie na górę nie. Dobra. No nie, nie, nie. To strych odpada, tych strychów i tak już mamy. Wow, ale drzwi, komnata normalnie. Pewnie, że wejdziemy. O.
Zamoczyłem buty. Jakieś stare ciuchy. A są jakieś stare ciuchy. Jakieś stare ciuchy. Aj, pajęczyna. Dobra. No, nic dziwnego. Często się powtarza. Jeszcze nie słyszałem po mojej lewej. To jest dziwne. Chciałbym, żeby one... Nie, one się będą zamykać, tak? Dobrze. Okej. Aha, tam się blokują. Jeżeli tak... Dobrze, a więc w tym miejscu zaczynamy... Fałsz. No to co robicie? W tym miejscu zaczynamy... Bo fałszują. W tym miejscu kończymy eksplorację i zaczynamy część paranormalną. No. Co nie? No tak. Dobra. No nie, tylko dwójkę wyłączę, będzie pipek, no co? A, dobra, może będą jakieś inne skoki, wiesz, do czerwonego? Bo coś. Jeszcze muszę tylko... Głośniczek. Chociaż nie wiem, czy głośnik nie będzie za głośno. Ja bym wszedł do tej komnaty. Pokaż się. Nie widzisz nas? Chodźmy może do tej komnaty, gdzie jest, są te drzwi tam. Tak zamykają. Myślę, że lepsze miejsce. Ta latarka jest moja. Dobra. Dobra, to już może off ten, wyłącz ten GT na razie. Ale były w miarę ciekawe odpowiedzi. Stawiam tutaj taki... Stawiam tutaj taki przedmiot, takie urządzenie, które możesz dotknąć, zbliżając się do niego w ten sposób. Możesz tu wejść do nas. Drzwi masz uchylone. Drugie takie urządzenie rozstawiam przy wejściu. No, przy wejściu do piwnicy. Już idę. No ja. Dobra, w ten sposób widzisz. Także sesja z SB7. Trzymajcie, jakby były jakieś wyraźniejsze skoki do czerwonego, to dajcie znać. Witamy! Jeżeli ktoś tutaj jest, może skomunikować się z nami przez to urządzenie. Antenka. Antenę wyciągnij może.
Chociaż. Daje takie wolniejsze skanowanie. No właśnie takie, no. Nie wiem, antenę wyciągasz czy nie? Możesz. Dobra. Fajnie jakby stało chyba. Daj, a, nie leciało do oka. Nie, raczej... O, dobra. Więc jeżeli ktoś tutaj jest, może zbliżyć się do urządzeń, które są rozstawione, takie czarne, i skomunikować się także z nami. Słuchamy. Czyli chór, jakby lekko. Ja to w Niemczech to miałem 6 odpowiedzi. A tutaj? No i w piwnicach, nie? No. Nie słychać? Było? A to jest błysko na mnie. Widzisz? Chyba nie. Właśnie. Czy nas widzicie? Mówić. Mówić. Wszyscy możecie mówić, tylko nie na raz. Ten sam głos dwa razy był. Taki no. Tam. Tak. Rozumiem. Dokładnie. Dobra. Czy ktoś potrafi wpłynąć na urządzenia, które są rozstawione tutaj? Pozyskać energię z baterii? Do czerwonej było? O kurde. Ale do czerwonej było. Jeszcze nie było tutaj do czerwonej, nie? Był dziwny głos demoniczny. To nie twoje chyba. No, do czerwonej tu nie widziałem jeszcze. Jak obserwuję? Było. Wykrywamy linie energetyczne, czy to wy tutaj jesteście? I wpływacie na te urządzenia. No właśnie. Dziwne, niżej? Nagle, one są dziwne te skoki, zobacz. Tu są, tu nie ma, tu są większe przy drzwiach. Może spróbujesz poruszać tymi drzwiami? Spróbuj je zamknąć. Nie możesz? Chcielibyśmy, jeżeli chcecie potwierdzić, że to wy wpływacie na te urządzenia, płyńcie na pozostałe dwa, które są rozstawione przy wejściu do piwnicy i tutaj obok mnie. Jeżeli to urządzenie dotkniecie w ten sposób, wtedy potwierdzicie to, że wy wpływacie na te urządzenia tutaj.
Także drugi taki sam jest tutaj. No czekaj. To jest dziwne. Którą? Dobra, skupmy się na tych głosach teraz. Znów. Jest rozmowa jakaś. Dobra. Słyszymy rozmowę mężczyzn. Powiedzcie coś skierowane do nas tutaj. Wyraźnie. Albo prosimy o odpowiedź tak, jeżeli nas słyszycie. Dalej są. Wydaje mi się, że bardzo ciekawe są odpowiedzi tutaj. Czy możemy tu przebywać? Tak. Tak, ja słyszałem potem nie od razu. Tak, nie. Kto ma decydujący głos? Albo rozmawiamy, albo zmieniamy obszar. Nie. Nie rozmawiamy, tak? Dużo rozmów. Grożę ci? Grożę ci, no. Albo coś takiego nabije. Pokaż. Nie rozumiemy wszystkich wyrazów, słów. Słów? Powtórzyła za tobą. Cicho być. Cicho być? Mów chyba. Gdzie? Gdzie? Ale rozmowa. Kobieto, czy możecie powiedzieć, ilu was tu jest? Mężczyźni, kobiety, słyszymy? Sześć. Sześciu was tu jest? Jeszcze jedno potwierdzenie. Powiedzcie tak. Było tak. Było tak. 12. 12, jeszcze lepiej. Czyli wypływacie na urządzenia. Jak? Dlaczego pałac jest opuszczony? Wy nam to możecie powiedzieć dokładnie? Musicie nam wybaczyć, będziemy wyłączać to urządzenie. Spróbujemy skontaktować się w inny sposób. Zmienimy obszar. Więc... my chcemy. Skomunikujemy się w inny sposób. Dobra. Bardzo ciekawie.
Bardzo ciekawie. Odpowiedź na tak, że jest to was 6 albo potem 12. Ale to mi się wydaje, że te nasze kadłubki, to one stale na terenie. No chyba tak. Od tamtych tych. Jesteśmy w tej piwnicy. Ale na czerwono. Było? A no, no właśnie. Skoczyło to też. Czyli może to, kurczę, szkoda, no nie złapaliśmy tego. Nie złapaliśmy tego, bo ja się późno obróciłem chyba. To już raczej. Idziemy do tamtych pomieszczeń, tych dalszych, i tam już po prostu będziemy bardziej nasłuchiwać właśnie rempody i siatka laserowa. I zrobimy go z tuba. Także sesja z SB to już gołym uchem słuchać. Że była bardzo ciekawa, że będzie bardzo dużo do wyłapania. Jeżeli ktoś tutaj jest, niech zrobi jakiś hałas, rzuci czymś, tylko nie w nas. Wiem. Dobra. Chyba tak. Co dalej? Chyba że faktycznie wybieramy te podziemia. Tam rozstawimy. Dobra. Tam jest super klimat. Myślę, że tam. Tamtym wyjściem takim, co wychodziliśmy. Było fajne. No, no. Okej. A ty nie, bo ten do. Tędy, tak jak ja. Fajnie było. Także wracamy sobie jeszcze tutaj. I tutaj zrobimy sobie nasłuchiwanie. Coś. Kowal, ty? No to tylko słychać. Nie uszkodziłeś się? Nie ma? Tam jest nietoper. Zostawimy jedno pomieszczenie z samym rempodem. Stawiamy go na środku. Tak. A tam robimy sesję? No. Mhm. To nie jest to. Coś tu przejdzie? Coś przejdzie, to nam zapisa. A tu się rozgościło chyba. A tu się rozłożył drugie, no. Mhm. Co tu? Siatka. Aha, SB też. Dobra. A to wiem podać. Ale krótko, tak. SB, a później nasłuchamy. No, to było. Pikniesz zaraz. Latarki może sobie właśnie wyłączmy, wystarczy to mniejsze światło. Latarka. Wyłącz.
Dobrze, jesteśmy teraz w innym miejscu. Ponownie próbujemy się skontaktować, więc przemówcie do tego urządzenia albo dotknijcie urządzenia, które tutaj są rozstawione. Postaw tam. Tam z drugiej strony stołu może. Audia. Stół. Wydaje mi się, że był stół. Dobra. O! No. Czy jakaś dziewczynka? Dziecko? Możesz trochę podgłościć. Troszkę. Mhm. Ciotka zaraz. Gdzie? Dziwne. Wow. Stało się tu coś w tym miejscu złego? No właśnie, drugie słyszałem. Ja cały czas je słyszę. Śmiech. Taki hi-hi-hi. Mariusz? Mariusz. O, Jezus, Mariusz. Dziwne głosy. Nie widzę. Nie, wiesz co? Tak. Państwo Szembekowie, czy tutaj są? Albo ktoś z rodziny? Ktoś z rodziny? Ktoś pewny? Nie, to jestem. Jestem. Mhm. Niedokończone jestem. Jesteśmy tutaj gośćmi, tylko zwiedzamy. Nie robimy tutaj nic złego. Nie niszczymy. Przechodzimy z szacunkiem. Dajemy wam szansę przemówić do urządzeń. Możecie się z nami skontaktować. Gaśnie. Słaba bateria. Zaraz zmienię się tam. Nie muszę wykorzystać tą stronę. Chcecie zadać jakieś pytanie? Dawać mówię. Chcecie zadać jakieś pytanie? Nie, pytanie. Dobra, czyli... A w tym miejscu ilu was jest? Nie, no to niemożliwe. Słyszałem 100. Co? Nie. Cały czas ten sam mężczyzna. Po słowie mówi. Nie. Więc ilu? Dowiemy się? Drugi raz. Tak. No nie? Czy aż... Jeżeli faktycznie jest tu was stu, potwierdź i powiedz tak. Mów. Nie chcę nam do mgła. Nie chcę. Nie porozmawiamy? Nie chcecie? Co?
Dobrze, dajemy wam chwilę. W tym momencie możecie mówić cokolwiek chcecie. Cokolwiek chcecie przekazać nam, światu. Dziecko. Dziewczynko, jak masz na imię? Słyszałem drugi raz. Czy mogę was jeszcze prosić o to, abyście dotknęli tego przedmiotu, który tu stoi, w ten sposób? To nie jest trudne. Próbujemy? Wystarczy pozyskać energię z urządzeń. Umarł. Dziewczynka, dziecko nawet. Młoda tam. Tak. Tak. Klawisze na telefonie, no. Ciekawe. Ale tam było później jakieś o tym. Radio. O. Ktoś jakby... No, taki... Czegoś takiego jeszcze nigdy tu nie słyszałem. Tak, nie wiem. Niesamowite. Dobrze, zrobimy teraz inny test. Wyłączymy sobie USB. Nasłuchamy. Nie ma tu w ogóle łączności. No ja mam chyba włączony ten. W ogóle. Nawet jakbyśmy mieli tryby. Tryby samolotowe, ja bym na chwilę włączył, to i tak jest, totalnie nie ma nic, więc uruchomimy dwie aplikacje, GhostTube zwykły, original, a ja uruchomię aplikację, przez którą możesz wpłynąć na nią i pokazać nam jakiś obraz. Jeżeli jesteś w stanie, to spróbuj to zrobić właśnie teraz. Będzie totalnie tam ciemno. Jak będzie obraz, to się zbliżymy. I w inny sposób jeszcze możecie... Włosy. Aha, myślę, że głosy. Głosy? Może moje. Może się podobają właśnie, no. Możecie wydać jakiś dźwięk. Moje, bo ich nie ma, panie. Wiadomo, kapanie to, ale jakiś inny dźwięk. No tu się po prostu woda przez te... No widać krople, zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Także jeszcze tak 5-10 minut i na mało, no, wcześniej ładnie powiedziałem, mało zlewu. Tam zrobimy taką sesję z SB, taką 5-minutową. Ostatnia szansa, żeby spróbować, dać nam jakiś znak, że tutaj przebywacie, więc możemy prosić o jakiś znak, więc my opuszczamy to miejsce powoli. Jeżeli jesteście tutaj, to tutaj pozostańcie. To jest wasze miejsce, wasz dom. Przyszliśmy tylko w celu odwiedzin,
z szacunkiem, więc nic tu nie zniszczyliśmy. Za nami nie podążajcie, zostańcie w tym miejscu i żegnamy się, tak? Żegnamy się. Na chwilę, że nie będzie nic chyba. Nic nie. Także. No już nawet nie włączam samolotowego, bo i tak tutaj nie ma. Tutaj w piwnicy nie ma. Nie ma nic. Dobra. To jest twój, tak. Oczywiście na K2 sobie jeszcze pójdziemy. To było fajne, widziałaś? No, ale to spadła kropla. Kropla jest taka ciężka, że aż tak pikło. Na full? Na full, na czerwone. To będzie widać chyba, bo akurat patrzyłem na nią. Śmieszny przypadek, naprawdę. Chciałbym, żeby jeszcze jakaś kropla zleciała na tą K2. Na K2 i... I do czerwonego. Tu kapło i pyk, czerwone. Jakby kropla była taka... Taki sam przypadek jak po bunkrze. To w bunkrze był ten skok taki, nie? Dobra, dobra. ASB to nie bierzesz, zostawiasz, tak? Mhm. Jeszcze drugi, no. Ja drugi na chwilę włączę. Taki sam przypadek mieliśmy w Rudzie Śląskiej w bunkrze, że K2 tak właśnie, tak, tu, przed wyjściem z bunkru. Tak, to było jeszcze w środku bunkra. No i odpowiedzi na tym hitboxie to może miałem... Ty miałeś mało właśnie, dziwnie. Jak chłopaki przyszły, to się zrobiło zero. Przyszły chłopaki, mhm. Chłopaki przyszli. No, przyszły chłopaki. Weszło do bunkra i... Przyszli. Dobrze, tutaj tego... Dobrze, także wychodzimy. No nic, to jest kolejny festiwal. Mogę mu każdy gdzie jest jego komata. Okej, no to idziemy. Tędy. Dobra, to nie, nie, tam to było fajne. No, tam to wyjście jest super. Tą ścieżką, no. I tamtędy, myślę. Także miejsce naprawdę bardzo, bardzo ładne, zabytkowe. Super. Wychodzimy na główną drogę. Widzimy się jeszcze koło mauzoleum, tak więc udajemy się jeszcze do mauzoleum. Teraz można siedzieć na największym poziomie nawet. Jeszcze K2 i zrobimy sobie krótką sesję z ASB. Tak musimy obejść tutaj. Także jeszcze mamy klimat leśny na końcu odcinka. O, i mamy mauzoleum. Obejdźmy sobie, zobaczmy. Jest to ta, ale się nie włącza. No, to jest wiesz, no to ta łapka, ale nie włącza się. Odciąganie na koniec.
Dajka dwójkę może tutaj wy weźmiecie. Nie, bo to jest bez sensu, żeby... No, bez sensu, żeby dwie tu były. Więc wy sobie będziecie tu mieć. Dobra. Zaczynamy. Nie wyczy mnie. Czekaj, jeszcze syby. Syby. Tu jeszcze patrzę. Jakie fajne echo. Słychać? Jak w kościele. Słyszycie? Bu. Wow. Do you know? Znowu głos. Przychodzimy z szacunkiem w to miejsce. Chcielibyśmy się skontaktować. No. Chcielibyśmy się skontaktować, jeżeli chcecie z nami porozmawiać, to macie na to chwilę. Mężczyzna tak odpowiedział niechętnie chyba. O. Czy w tym miejscu były wasze ciała, trumny? Tak? Została tutaj po was jakaś energia. Czy ta energia to z nami jest? Niech się z nami skontaktuje. Powiedzcie głośno i wyraźnie tak. Bo kobieta nie chcemy, albo my chcemy. Możecie też wskazać swoją aktywność, wpływając na urządzenie. Dam jednego. Rempoda. Dam jednego, no. Można dotknąć urządzenie. W ten sposób. Można dotknąć. No dobra, to jeszcze w progu. Może w progu. Tu kolejne. Zostawiam. Możecie dotknąć, możecie przewrócić. Dokładnie. No hej, słyszałem. Czy uzyskamy wyraźniejszą odpowiedź? No, coś było. Lepiej. Jeśli nie macie wystarczająco energii, możecie skorzystać z urządzeń, które tu stoją, z ich energii. Czy jesteście tam w środku? Nie chyba. Było dwóch mężczyzn i jedna kobieta, bo to był brat z bratem. I żona jednego z tych braci. W tym mauzoleum. Już nie mamy wiele czasu. Za chwilę idziemy. Może czy byliście właścicielami tych ziem tutaj? Dziękujemy za wasze odpowiedzi. Będziemy się zbierać. Jeżeli powiedzieliście coś na to urządzenie, to dziękujemy za
za te odpowiedzi. Nie wiem, jakie słowo było. I opuszczamy to miejsce, więc zostańcie tutaj, nie podążajcie za nami i spoczywajcie w pokoju. Na końcu jeszcze taki skok. Na K2, ale by było. Albo coś mi się w plecaku znowu włączy. Więc za chwilę widzimy się tutaj przy latarni, żeby nas było lepiej widać i zrobimy sobie outro. Więc drodzy widzowie, jesteśmy po wyprawie. Dla mnie osobiście chyba jednej z lepszych. Według mnie, no, dla mnie osobiście chyba najlepsza wyprawa. Poleciłem do drugiego miejsca. Bardzo mi się podobało, więc... Też mi się podobało. Mi się podobały piwnice. No. Fajne przestronne, no i glebę zaliczyłem, ale... Zaczęliśmy oczywiście kręcąc intro, rozglądając się tu wszędzie. Odwiedziliśmy mauzoleum, tutaj będziecie mieć zdjęcie właśnie teraz. Oglądaliśmy sobie to miejsce w dzień. Teraz wieczorem przeprowadzimy sesję z SB i z K2-kami. Przeprowadziliśmy. No. Tak? Może po prostu ze sobą. Później byliśmy przed wejściem, nagraliśmy intro. No i udało nam się wejść, udało nam się zeksplorować całość. Mieliśmy wszystkie piętra, mm-hmm. bo piętro było jedno i wszystkie piwnice. Piwnice. Jeden strych tam były schody. Tak, nie chcieliśmy ryzykować. No to mogło być. W sumie też były kilka wejść. SB genialne. Wydaje mi się, że SB już jesteście po seansie, można powiedzieć. No. Więc tam było odpowiedzi na pewno bardzo dużo. Eksploracja ogólnie genialna i... Nasi goście genialnie się spisali. Dzięki. Jak wasze odczucia? No w sumie spoko. Świetnie było. Czekam na następny raz. Tak. No. Zapraszam i zachęcam do follow, obserwowania. Dziękujemy. Lajkujcie. Dziękujemy bardzo. No i co? Także widzowie też możecie mieć okazję z nami się wybrać na wyprawę. Tak jak mamy to już w sumie. Tak, mamy to zaplanowane. Widzicie, że mamy już gości na odcinkach. Zawsze można sobie tam jakieś urządzenie przejąć. Tak. Przejść się właśnie z K2-ką. Można zobaczyć, jak to jest. Jakaś sesyjka z SB. Mamy plany na więcej urządzeń. Już myślę, to niebawem. Na przyszły rok, niebawem przyjdą, ale będziemy na przyszły rok już tak będziemy bardziej ogarniać jeszcze lepsze miejsca i tak dalej. Też. No z tego dzisiaj jestem bardzo zadowolony. Ja również. Super. Dziękujemy za oglądnięcie tego odcinka. Mamy nadzieję, że super się podobało. Zostaniecie z nami. Zostawicie tego follow'a. No. No to co? Jedziemy do domu. No, do następnego. I do następnego. Także trzymajcie się i cześć.